O kurde, to są te zombie. No to nawet obiekt eksperymentu. To on, to doktor Saleon. Co? Nazywam się Hart, doktor Hart. Proszę, zabierzcie mnie stąd. Jesteś pewien, że to on? No powiedz coś. Halo, Garus. Garus? Możesz się odezwać? Tym razem nie uciekniesz. Wow! Jaki you must die? Co ty robisz? Przeciążenie? Wow! Aha, takie combo. Okej, okay, no faktycznie nie miała szans. Nie jestem mordercą. I nie zrobią ze mnie mordercy. Cześć, z tej strony Adaś, witam was wszystkich w 40. odcinku naszej wspólnej przygody z grą Mass Effect edycja legendarna, którą przechodzę na platynę. Na najwyższym, znaczy na prawie najwyższym poziomie trudności, na poziomie trudności zabójca, a to jest odcinek okrągły swoją drogą. Dlatego zrobimy coś wyjątkowego, to znaczy mam nadzieję, że w końcu uda nam się zrobić coś wyjątkowego i popchniemy fabułę trochę do przodu. Pojedziemy sobie na kolejną misję główną, ale zanim to nastąpi, to mam jeszcze jedną poboczną do oddania. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku Shepard spotkał się ze swoim kolegą z wojska. To jest dosyć spore uproszczenie, ale całkiem prawdziwe. To znaczy, spotkał się ze swoim kolegą z wojska, ale akurat ten kolega celował do naukowca z Cerberusa, który tam odpowiadał za eksperymenty, które przeprowadzano na ofiarach z Akuze, a Shepard był jedynym ocalałym z Akuze i to był członek jednostki Sheparda. No w każdym razie przekonał tego kolegę, żeby odpuścił i żeby udał się na terapię, która działała bardzo szybko, swoją drogą. Trwa dekompresja. Proszę czekać. Zapisano, oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Tak jest, dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko pani wirtualnej inteligencji. Idziemy w tym kierunku, w którym chcę iść, czyli do wieży Stadeli. I posłuchajmy sobie wiadomości, bo może będzie coś związanego z naszymi poczynaniami ostatnimi. Zmarł admirał Kahoku, szanowany oficer Wojsk Przymierza. Zginął weteran wojenny, który zaskarbił sobie miłość swoich oddziałów podczas konfliktu z Batarianami. Śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Admirał Kahoku zostawił żonę oraz trójkę dzieci. Rodzina planuje skromny pogrzeb. Kwestią taką osobną, zostawmy tę żonę i trójkę dzieci, bo to jest bardzo smutne, ale nie można powiedzieć, że zginął i w następnym zdaniu powiedzieć, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Bo to jest nie po polsku. Nie ginie ktoś, kto umiera z przyczyn naturalnych. Ginie ktoś, kto umiera nagle śmiercią nienaturalną. Można zginąć w katastrofie. Zginąć od ran. Zginąć od działania osoby trzeciej. Generalnie tak można zginąć. Nie można zginąć z przyczyn naturalnych. Lekcja polskiego ze mną. Porozmawiajmy sobie z Garotem. Jakieś wieści? Udało wam się już znaleźć mojego brata? Znalazłem ciało twojego brata. Jego statek został zaatakowany przez piratów. Willem nie żyje? Mogłem się tego spodziewać. Byłem prawie pewny, gdy urwała się łączność. Ale łudziłem się, że może miał szczęście. Współczuję. Dziękuję za odszukanie go. W końcu mówią, że najgorsza jest niewiedza i robienie sobie nadziei, nie? Wybaczcie mi teraz. Muszę zorganizować pogrzeb. No niestety, wpadły nam dodatkowe dwa punkty idealisty. A, i możemy ulepszyć oddział, to w takim razie liarze ulepszymy barierę, bo to się przyda. Albo osobliwość. Nie wiem w sumie. Robimy barierę zaawansowaną. Zwiększa ilość absorbowanych obrażeń i pozwala ci korzystać z bariery częściej oraz na dłużej. Co do Wrexa, to wszystko u niego mamy ulepszone. Okej. No to w takim razie nie mam nic do zrobienia już na Cytadeli. Znaczy, chciałbym jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Sektory okręgów. I tutaj będziemy mieli sklepy.
I to bym chciał sprawdzić, ale z jednej prostej przyczyny. Mianowicie, pójdziemy sobie na, nie na dół, właśnie tylko tutaj. Bo zastanawiam się, czy jest już ten quest poboczny, który można tutaj znaleźć, czy jeszcze go nie ma. Jeśli nie ma, no to trudno. A jeśli jest, to spoko. Ale chyba nie ma. Nie ma, bo już by był. Tak. No dobra, no to tędy do Akademii SOC sobie już przejdziemy. Już nie będę tam wracał. Bez sensu. Przejdziemy sobie tędy i pójdziemy sobie już do doków tędy. I przy okazji kolejne wiadomości z windy. Dla upamiętnienia tragedii na Eden Prime prezentujemy kolejną postać, która z odwagą stanęła w obronie kolonistów. Szeregową Nirali Batię. Oddana żona i utalentowana kucharka, szeregowa Batia, wstąpiła do Wojsk Przymierza w ramach corocznego planu szkolenia. Po zakończeniu służby Batia planowała otworzyć restaurację. Jednak oddała życie, chroniąc kolonistów z Eden Prime. By poznać więcej niezwykłych postaci, proszę odwiedzić ekstranetową witrynę Wojsk Przymierza. Hasło kluczowe – odwaga. Okej. Mieliśmy już te wiadomości o Batii. One się już powtarzają do granic absurdu, naprawdę. Dobrze, że już długo nie będziemy używać tej windy. No to powiedz mi, kto wygrałby w walce, ty czy Shepard? Czy kroganie patrzą na wszystkich przez pryzmat zdolności bojowych? Tak. Kocham Wrexa, to było mistrzowskie. Okej, lecimy... Teraz, znaczy jeszcze wchodzimy na Normandię, a później lecimy z tematem i będzie kolejna misja. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Dziękuję za proces dekontaminacji. Zapisano. Oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Tak jest. Dzień dobry, to ja, oficer dowodzący i ja teraz dowodzę, że sobie jedziemy daleko, znaczy lecimy na drugi koniec galaktyki praktycznie. Taki przynajmniej mam plan. Proszę bardzo. Attyka Beta. Feros. Nasza misja główna. Tu jest Feros, a tu jest Herkules. To zastanawiam się, czy tego Herkulesa sobie nie zwiedzić. Normandia się oddokowuje. Zawsze ta sama urocza animacja. No i żegnamy się z Cytadelą na jakiś czas. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Centrum dowodzenia przymierza do Normandii. Rejestrujemy waszą obecność w konstelacji Attican Beta. Jedna z naszych sond nadzorujących została wykryta i zestrzelona. Zbierała informacje na temat aktywności getów w tym rejonie. Musicie zejść na powierzchnię i odzyskać z sondy moduł danych, zanim odnajdą go gety. O! Okej. To chwila. Muszę zobaczyć sobie w dziennik, co tu się dzieje. Nowy przydział. Zagubiony moduł. Dowództwo Przymierza poprosiło cię o odzyskanie modułu danych używanego do zbierania informacji o posunięciach getów w gromadzie Attyka Beta. Prawdopodobnie również gety chcą wejść w posiadanie tego modułu. Udaj się do systemu Herkules w gromadzie Attyka Beta i znajdź sondę zawierającą moduł z danymi. Okej. Czyli jesteśmy w dobrym systemie. W takim razie zbadajmy wszystkie planety, a jest ich mało. Xatoron to mała, skalista planeta o rozrzedzonej atmosferze składającej się z dwutlenku węgla i siarczanu wodoru. Powierzchnia jest paląco gorąca i składa się głównie z siarki ze złożami boru. Okej, 388 stopni Celsjusza na powierzchni. Seedet. Bliskość energetycznej gwiazdy, jaką jest Herkules, sprawia, że azotowo-argonowa atmosfera Seedet jest usiana błękitnymi i fioletowymi zorzami. Podczas okresów wzmożonych rozbłysków słonecznych zorze są tak jasne, że na powierzchni można czytać przy ich świetle.
Są również widoczne za pomocą zwykłych instrumentów z odległości kilku jednostek astronomicznych. Paląco gorąca powierzchnia Seedet składa się głównie z magnezu ze złożami żelaza. W skomplikowanej sieci jaskiń znajdującej się w skorupie istnieje zaskakująca różnorodność prostych form życia opartych na węglu. Chroni je to przed gorącem i promieniowaniem Herkulesa. Odzyskano medalion, proszę bardzo. Podczas skanów planety Seedet odkryto duże pole szczątków na jej orbicie. Główny inżynier Adams przeprowadził dodatkowe testy i odkrył kilka interesujących przedmiotów, m.in. medalion Ligi Pierwszych zamknięty w ołowianej formie. Okej. Teraz tutaj Eletania. O, mogę wylądować na Eletanii. Uwaga, zagrożenie toksyczne na poziomie pierwszym. Eletania zdaje się światem wyjątkowo przystosowanym do kolonizacji, jednak pozory te są mylące. Planeta jest pokryta zielonym dywanem mchów, glonów i porostów. Posiada również gęstą, utlenioną atmosferę. Jednak fauna Eletanii składa się z mikroskopijnych, symbiotycznych organizmów, których nie można odfiltrować z powietrza, a które są konieczne dla funkcjonowania życia na planecie. Niestety powodują one wstrząs anafilaktyczny u każdej obcej formy życia, do której płuc się dostaną. Innymi słowy, aby przeprowadzić kolonizację, wymagane byłoby albo szczelne kombinezony, albo wymiana całego ekosystemu planety. Niektórzy proponowali ograniczoną kolonizację na wysokościach, na których nie pojawiają się już symbioty, lub na obszarach, gdzie wiatry oczyszczają powietrze. Okej, na razie nie wylądujemy tutaj. Na razie polecimy jeszcze na Zatorus, który możemy zbadać. Zatorus to gazowy olbrzym z atmosferą składającą się z wodoru i azotu, posiadający ponadto wysoko rozmieszczone chmury siarkowe. Głębiej w atmosferze utworzyła się warstwa węglowodorów. Po ciemnej stronie można ujrzeć elektryczne błyski frontów burzowych. Zbadajmy. Skatalogowano metal ciężki. Podczas skanowania tej planety udało ci się odkryć duże złoże złota na pobliskim księżycu. To mi się podoba. I lecimy na Eletanię w takim razie, bo to jest pewnie Eletanie, bo to jest pewnie to miejsce, gdzie jest ta sonda. Czyli raczej nie zrobimy misji głównej w tym odcinku, a szkoda. Weźmiemy sobie Garusa i weźmiemy sobie Tali. Chociaż, szczerze powiedziawszy, to się też poważnie zastanawiam, czy jednak jakiegoś biotyka sobie nie wziąć, ale teraz siły bojowej nie mam praktycznie. Więc chyba najlepszy byłby Rex w tej kombinacji. Tak jest. Zaakceptujmy ten oddział. Zawsze to coś. Okej, lądujemy. Faktycznie tutaj ładnie. Faktycznie byłaby z tego dobra kolonia. No ale nie wszystko można mieć. Ojeju, czy ja nie robiłem czegoś ostatnio? Nie wydawałem jej punktów? Nie pamiętam. Hakowanie jej zwiększymy na stówkę. Tak, i jeszcze elektronikę, wytrzymałość tarczy, pancerz podstawowy jej zwiększymy. I to by było na tyle. Jeśli chodzi o resztę ekipy, to nie mamy nic do roboty. Dobra, nowy zapis robimy. I co my tu mamy na mapce? Zestrzelona sonda zwiadu, szczątki i anomalia. Możemy polecieć do tej anomalii w sumie. Pojechać. Dobry plan. I tam też się udamy. Fajnie te pierścienie widać. Tej planety. Urocze. Znaczy urocze. Fajne po prostu. Okej. Już chwila, moment. Wspinanko. Dalej nie odblokowałem tego trybu turbo, bo nie przyjrzałem się temu. Matko, ile tutaj, jakie to są góry, doły. Dobrze, że Mako jest tak ładnie przystosowane do jazdy. Jakbym miał jeszcze uważać, żeby nie rozwalić tego pojazdu, to by było już zbyt męczące. Tutaj ktoś pomyślał. Już się zbliżamy do tej anomalii. Zaraz będziemy na miejscu. Już niedaleko. Tak jest. Nie no, błagam, naprawdę? Makuś, nie denerwuj mnie. Okej. Wow. Kolejna dolinka.
Ale tutaj jest coś konkretnego, patrzcie. Jakaś taka kula. Co to jest? Ruina Protean. O, to mi się podoba. Odzyskajmy to artefakt stąd. No i dobra, mamy artefakt. Wsiadamy z powrotem, bo zagrożenie za duże. Czy mam coś, jeśli chodzi o dyski z danymi? Nie. 4x7, żadnych nowych? Jeszcze raz. Tajemnicza kula, jeszcze to mogę zbadać, okej. No to zbadajmy. Badanie dziwnego artefaktu Protean ukazało na spodzie mały, nieregularny otwór. Wygląda, jakby pasować do niego miał klucz czy ozdoba o dziwnym kształcie. Ale gdzie należałoby szukać takiego przedmiotu, to tajemnica, której zapewne nigdy nie rozwiążesz. I teraz prawdopodobnie mam wpis. Nie, no dalej nic nie mam. Ale kurczę, to w takim razie pewnie jest na to jakaś odpowiedź. Jeśli chodzi o tajemniczą kulę. Muszę się temu przyjrzeć. Może jest coś innego na tej planecie, co będziemy mogli ewentualnie zbadać. Dobra, to wydostańmy się stąd i lećmy po tę sondę. Ja widzę, że jest problem ogólnie z wydostaniem się. Kurde. Trochę dramat. Dobra. W sumie możemy już tak bezpośrednio lecieć w dół. Wow, tego się nie spodziewałem. Słuchajcie, a jeszcze zrobimy taki skok teraz z tym, z tym X-em. O właśnie. Wow. Prawie spadłem na plecki. Ale na szczęście gra sama dba, żebym na plecki nie spadł. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Okej, otwarta przestrzeń, w końcu. Tutaj zaczynaliśmy grać. No, poszło sprawnie. Przyznaję. Dobra, miejmy nadzieję, że to jest gdzieś niedaleko. A nie, że za kolejnymi górami. To jest za kolejnymi górami. To jest na tej górze, centralnie. Jak tu wjechać teraz? Bo patrzcie, tutaj jest... Dobra, będziemy myśleć zaraz. A nie, chwila. To nie jest na tej górze. To jest tu bliżej. To jest na tym pagórku. Dobra. No to już. To jest właściwie pod pagórkiem. Jest ta sonda, ale obok sondy... Poza sondą, znaczy, są jeszcze te głazy. Widzicie? Głazy? My te głazy możemy zbadać. I to mi się podoba. Te głazy są z radzieckie. One nie są na minimapach. Znaczy, one nie są na mapach, tylko na minimapach. I ja się zastanawiam, ile ja już takich przegapiłem. Zbadamy złoże złota. Proszę bardzo. Dziękuję. Metal ciężki skatalogowany oficjalnie. I lećmy do tej sondy. Teraz. Tylko, że jeśli będzie z tego jakaś lipa, to ja wolę już teraz sobie zapisać. Żeby nie było. Okej, zestrzelona sonda. Zbadajmy to. Co tu się dzieje? To jest sonda nadzorująca. Gdzie moduł danych? No to po prostu zajebiście. Nie przeczytałem tego, co tam było napisane. Zaraz się dowiem. Obca istota uciekła z modułem danych. Dopadnij obcego i odzyskaj moduł. Śledź moduł danych.
nowa lokacja dodana na... dużo tych nowych lokacji dodanych na mapkę. Nie zapomniałem o tych szczątkach tutaj, dobra. Kolonia małp. Kolonia małp. Super, jakiś kolonii małp. Mam lecieć? Okej. No to zobaczmy. Kolonia małp. Miejmy nadzieję, że to jest blisko. Jest blisko. Dzień dobry, małpeczki. Oddajcie mi to. Okej. Cześć. Przeszukajmy małpy. Małpa nie ma tego modułu. Małpa nie ma tego modułu. Będę tak musiał wszystkie przeszukiwać? Małpa nie ma tego modułu. Naprawdę? I co teraz? Mam przeszukiwać inne kolonie, tak? Dobra, bo już prawie tutaj moje zagrożenie było za duże. No to tutaj teraz. Po drugiej stronie tej górki. A jest jakaś droga dołem? No niby jest. To nie będziemy się przez tę górę przebijać, tylko ją okrążymy, bo to nie będzie miało sensu żadnego. Kurde. Miałem nadzieję, że uda mi się znaleźć od razu i po problemie, a tutaj... lipa. Ten iksik to nic nie daje. Ale wygląda to nieźle. Okej, tu faktycznie jest tunel. I my przez ten tunel sobie przejedziemy. O, i są te szczątki też przy okazji. To ja bym się nimi zajął. Tak przy okazji. Wespniemy się tutaj. Mam nadzieję, że zaraz mi się Mako nie zatrzyma. Nie zatrzymało się. I super. I tu są te szczątki, tak? Wrak sondy. Ręczne omijanie. Okej. Po prostu mamy ulepszenia kolejne. Dobra. To tam jest następna kolonia. To tam pojedźmy. Chyba już nawet ją widzę. No i dzień dobry, małpeczki. Coś dla mnie macie? Przeszukajmy. Wow, ja nie chciałem. Zaraz. Schowaj broń. Małpa nie ma tego modułu. Nie będziemy strzelać do tych małp. Zwariowaliście? Małpa nie ma tego modułu. 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 Co to w ogóle mówi? Bo to ani Shepard... Małpa nie ma tego modułu. Małpa nie ma tego modułu. Dobra. Chwila, muszę wrócić do Mako na chwilę. To jest jedyny sposób, żeby przeżyć. Jeszcze tu. Małpa nie ma tego modułu. No dobra, to wszystko? Naprawdę? Żadnej małpy tu więcej nie ma? Nic? No dobra, wracamy do Mako. No to jeszcze zostaje nam ostatnia kolonia małp, tak? Tak, to jest tutaj. Kolonia małp. Tam nawet coś widać, jakieś kurde... budowle, widzicie? Bez sensu.
O, jakiś autosave mi się zrobił. Strasznie dziwny quest. To znaczy, nie spodziewałem się takiego po prostu. Lecę. Okej. Małpa nie ma tego modułu. Małpa nie ma tego modułu. Małpa nie ma tego modułu. Chyba żadna nie będzie miała. Małpa nie ma tego modułu. Mam rację? Małpa nie ma tego modułu. Małpa nie ma tego modułu. No to chyba już wszystkie przeszukaliśmy. Dobra, jeszcze jedna. Małpa nie ma tego modułu. Kurde, Bela. No dobra, a spróbujmy wejść tutaj, tylko że kurde, jak mi się nie uda. Dobra, wejdź do kopalni. Jak mi się nic nie uda z tym, to właśnie. Toksyczność mi minęła, okej. Mapa, zobaczmy mapkę. Chcę oddalić, halo. Matko, to jest cały... Te szyby kopalniane wszędzie wyglądają tak samo. Pytanie moje jest takie, jak małpy to zbudowały. O, małpa. Małpa nie ma tego modułu. Małpa nie ma tego modułu. No dobra, ale to raczej tutaj na pewno będzie ta małpa z tym. Inaczej by nie było kompleksu jaskiń. Okej. Przy okazji mam też nowe bronie. Mi się przydadzą przed Feroz. No i co my tu mamy? Nie będziemy tych małp zabijać, małpa bo... nie ma tego modułu. Nie mam najmniejszej ochoty tego robić. Ale te wszystkie skrzynki to sobie akurat możemy przeszukać. A co mi tam? Okej. Małpa nie ma tego modułu. Małpko. Rozczarowałaś mnie. Teraz ty mnie rozczarujesz. No oczywiście, że tak. Muzyka ucichła. Muzyka, znaczy się, ucichła. Kompletnie. Małpa nie ma tego modułu. No dobra, a tu? Nie osłabiajcie mnie, błagam. Tu mamy dwie małpki. Małpa nie ma tego modułu. Też nie? No dobra, to też łatwa deszyfracja. Tutaj. Spoko. Dużo broni, to przynajmniej tyle. I trochę expa nawet. Wlatuje. Ile mi zostało do następnego poziomu? Niewiele w sumie. Niewiele. I będziemy na poziomie 20. Także spoko. Teraz jeszcze tutaj chodźmy. No i co? Małpa nie ma tego modułu. Upuścił moduł danych. Wow! To cud, że moduł danych jest cały. Joker może teraz przesłać wszystko do Centrum Dowodzenia Przymierza. No dobrze. Dobrze, dziękuję. Fajnie. Cieszę się. Super. Kurde, ile mamy już tych punktów idealisty? To jest niesamowite. Dobra. Ruszamy. Upuścił moduł danych. Zagubiony moduł. Obca istota uciekła, dopadnij obcego i... Odzyskaj moduł, no to ej, to zaraz. To odzyskałem ten moduł, tak? I czemu tam był wróg na minimapie? Są wrogowie. O kurde. Gety. To przetestujemy naszą zdolność. Tali. Skakuj tego geta, o właśnie. Bardzo się cieszę. Nawet się udało coś z tym zrobić. Okej. Ty nim rzucisz. A ja zrobię sabotaż. No rzuć nim porządnie. Wow. Specjalizację w pierwszej pomocy zrobiłem. Nie wiedzieć dlaczego, bo w sumie nie użyłem pierwszej pomocy. Ale dobra. Szopskill poszedł. Okej, ten szturmowiec tutaj... Dobra, bo Tali nie żyje, okej. No. Weź się zhakuj. O, ja nie mam takiej dobrej opcji. Dobra, na porażenie nerwowe na niego nie zadziała. Nie mam też dobrej amunicji na nich.
Wow, snajper. Dobra. Sabotaż. I odkształcenie. Dobrze. Okej. Okay. Gdzie są następni? Tutaj ten jeden, niszczyciel swoją drogą. On jest mocny. Wow! Okej. Okay. No, wczytajmy, ale... Kurde, gdzie ja robiłem ten zapis? Jasny szlak! Ja nie zrobiłem tego zapisu. Holender, dobra. A przy okazji przeczytamy, co się tutaj odwaliło, znaczy co tutaj wyskoczyło i zajmę się wszystkim jeszcze raz, nie będę już leciał do tych kolonii innych, tylko polecę do tej właściwie od razu. Nadzorująca, gdzie moduł danych? Wygląda na to, że małpopodobne stworzenie uciekło z modułem przechowywania danych, okej. Okay. No to po prostu zajebiście. No, okej, okay, to teraz tak. Mapka do tych szczątków, widzimy się za chwilę już w tej kolonii. No dobra, to tu jest ta małpa. Ja jeszcze tylko szybciutko w ekwipunku sprawdzę sobie właśnie te karabiny szturmowe, wszystkie, które dostałem. Nawet nie karabiny szturmowe, tylko te wszystkie bronie, jakie zebrałem. Tutaj mamy sokołowa strzelbę. Tutaj jeszcze mamy, ale ten mój pistolecik widma jest lepszy. Karabin snajperski mamy jakiś lepszy. Kurczę, coraz lepsze te bronie są, naprawdę. To tak, jeśli chodzi o teraz strzelbę, karabin dla Wrexa, też spoko, katana, strzelba następna i pistolet weźmie ten Karpow i w sumie chyba by to było na tyle. Jeszcze pogromca 6, 7, pogromca 7 jest lepszy. Wzmacniacz biotyczny, o, Polaris. Super. Jest jakaś zbroja dla niego może? Nie. Okej, okay, to jeszcze Tali. Karabin szturmowy Grom 6. Super. Jeśli chodzi o strzelby, no to ta katana 5 jej zostaje tylko. Ale pistolet też. Karpow. I pogromca 7. Karabin snajperski. Jeśli chodzi o pancerze, to mamy dla niej Onyx 7, bo zapomniałem jej tego założyć wcześniej, a przecież kupiłem centralnie pod nią to. I dzięki temu ten lekki pancerz możemy oznaczyć już jako zbędny. I co jeszcze? To wszystko. Dobra, zrobimy save'a tutaj. O, tak będzie najlepiej. I która to? Ta małpka? Upuścił tak. Moduł danych. Upuścił moduł danych. To cud, że moduł danych jest cały. Joker może teraz przesłać wszystko do Centrum Dowodzenia Przymierza. Super, bardzo się cieszę. Lecimy w takim razie. I mamy te zakłócenia. Gety już się tutaj rzucają do nas. No to Tali, dajesz hakowanie SI. Super. Okej. Okay. To teraz ja zrobię hakowanie SI. Może się uda? Nie, nie udaje się. Mam za słabo rozwiniętą tę umiejętność. Okej. Okay. Muszą mi przywrócić tarcze. Ale zanim wrócą, to już muszę się szybko uporać z tym niszczycielem. Dobra. Szturmowiec. Przeciążamy go. I odkształcamy. Okej, okay. Tali, of course. Of course! Kurde! To był dramat. Tali nam trochę padła, ale to nic nie szkodzi. Wzmocnimy mu tarczę. A Shepardowi damy strzelca wyborowego. Okej. Okay. Snajpera też rozwaliliśmy. To jeszcze są pewnie jakieś tam... przyjemniaczki.
Super, jest ten strzelec wyborowy. Okej. Snajper, kolejny. Ja nie mam amunicji pod nich, ale już trudno. Chyba się udało. Myślałam, że już po mnie. No, spokojnie. Kolejne zakłócenia. Kurde. Zróbmy save'a. I lecimy dalej. Medi-żel się przyda. Kurczę, to oni dalej tu są, w sensie... Te zakłócenia to na bank. Kolejna fala przeciwników. Tak! Wow! Tylko jeden, okej. Fakt, że snajper, ale... Tylko jeden. Zestaw medyczny otwórzmy i medi-żel 0? Dlaczego? Bez sensu. Dobra, wychodzimy stąd. I co? Na zewnątrz też będą jakieś gety, czy już się uporaliśmy z nimi? Nie, ale... Aha, małpki też całe, uff. Bo już się bałem, dobra. Okej. Ekwipunek. Nowa amunicja, super. Dobra, to chyba możemy spadać z tej planety w końcu. Tak mi się wydaje. Jeszcze jest coś na mapce? Nie wydaje mi się. Tu byłem wszędzie. Generalnie wszędzie byłem. No tutaj ta anomalia. Ale no... Nie jestem pewien, jak mam niby otworzyć te kule. Może bym musiał znaleźć pisma Asari czy coś. Nie wiem, ciekawe to jest w sumie. No ale dobra. Najwyżej jeszcze się tym zainteresuję kiedy indziej. Teraz wracajmy na Normandię. Dobra. Quest zrobiony, kolejny, poboczny. Zagubiony moduł. Po długich i frustrujących poszukiwaniach w końcu odnalazłeś moduł danych. Informacje wywiadowcze zostały przesłane do dowództwa Przymierza. No i teraz uwaga, wiem co powiecie, bo tam mogłeś na tej małpce zrobić exploit, że tam punkty renegata ci rosły. Wiem. Natomiast nie zamierzałem tego robić, uważam, że to w let's playach jest nieetyczne. Dlatego nie będę tak robił. To jest trochę... To nawet nie jest ułatwianie sobie rozgrywki na zasadzie rozgrywka jest męcząca bez tego i to jest exploit, który po prostu sprawia, że jest ci wygodnie, a nie ułatwia rozgrywkę. To jest exploit, który znacząco zmienia jedną z decyzji. Więc... No właśnie, nie będziemy się w to zagłębiać dalej, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mimo mojej drobnej wpadki z getami i krążenia po tej planecie bez celu. Jeśli tak było, to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Wiem, że was rozczarowałem, bo miało być Feroz, ale na Feroz polecimy sobie w odcinku następnym. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.